Halo, ostrość, gdzie jesteś? Cześć, więc nie mam dla was vloga. Właściwie to miałam zamiar zacząć nagrywać tego vloga jakieś 5 godzin temu, ale dzisiaj każdy stwierdził, że będzie mi układał mój dzień. Ja miałam zaplanowane rzeczy, a każdy zaczął mi dokładać jakieś inne rzeczy i wyszło tak właśnie, że dopiero wróciłam do domu, a jest godzina, jak wam mówię, prawie 18. I za chwilę znowu wychodzę, także... Tylko to już akurat moje plany były. W każdym razie dzisiaj sobie wstałam. Wstałam, słuchajcie, dość wcześnie, bo wstałam o 9, a poszłam spać o 3, przed 9 nawet wstałam. Nie wiem, co mi dzisiaj tak nie pasuje, ale mi tu nic nie pasuje dzisiaj. Nie wiem. I właśnie wstałam, poszłam na siłownię, wróciłam i mamusia mi oznajmiła, że nie, Nikola, nie masz czasu na ogarnianie się, tylko jedziemy babci po zakupy. Także pojechałam z moją mamusią po zakup, a potem byłam u babci na obiadku, więc wiecie, jak obiadek u babci pycha. No i przed chwilą wróciłam, teraz troszeczkę ogarnę pokój. I w ogóle wczoraj był Black Friday. Dajcie znać w komentarzach, czy coś dorwaliście fajnego na promocji. Ja niestety nic na początku nie dorwałam, ale potem pojechałam jeszcze do drugiej galerii. Już pod koniec, naprawdę za 40 minut chyba zamykali. I znalazłam kilka rzeczy, przede wszystkim był większy porządek już, bo jak byłam w tej pierwszej galerii, to po prostu był taki syf, że po prostu ja tak podchodziłam do tych stołów, do tych sklepów chodziłam i wychodziłam, bo nie było sensu czegokolwiek szukać. W ogóle nie jestem jakoś mega zadowolona z promocji, w sensie bardzo fajnie na przykład był w Pull & Bear, bo było minus 20% na wszystko, tak samo na przykład było w Michaelu Korsie, było w Guessie, i tak dalej, ale na przykład w Bershce było kilka rzeczy poprzecenianych, tak samo było w Zarze, tylko konkretne rzeczy i to już mi się mniej akurat podobało, ale pewnie będziecie pytać, co kupiłam, co dorwałam w tych promocjach, także wam pokażę, pokażę wam też coś, co kupiłam sobie w czwartek i na co przerąbałam moją wypłatę, także możecie mi gratulować, ale jestem zakochana w tych butach, które kupiłam, na które się zdecydowałam i przerąbałam wypłatę. Nieważne. I w ogóle jeszcze tydzień, słuchajcie, i vlogmasy. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, co byłoby można zawrzeć w tych vlogmasach, to piszcie w komentarzach. O, tu są moje zakupy z wczoraj. No i co? Pokażę wam. Pierwszy zakup to z Nike'a i to nie był zakup w piątek, tylko w czwartek. I to kupiłam. Oto te piękne buciki, w których jestem zakochana. Jest to model Air Max 2017, jakby ktoś pytał, żeby potem nie było pytań w komentarzach. Pytałam się was na Instastory, czy wybrać z białą Nike'ą, czy z tą złotą. Nie, teraz w świetle widać, ale wybrałam jednak ze złotą. Bardziej mi się podobały. Są bardzo wygodne, no i po prostu jestem w nich zakochana. Ja po prostu lubię takie troszeczkę inne buty. Tutaj też jest troszeczkę inne, są ze względu chociażby na tą podeszwę. Także bardzo mi się podobają. Tutaj nic takiego ciekawego nie kupiłam. Kupiłam po prostu suchy szampon. I tutaj w Guessie kupiłam prezent dla siebie, ale od rodziców. Także to zobaczycie w Mikołajki 6 grudnia we vlogmasie. Wam pokażę, co tam kupiłam, bo tak naprawdę oni mi kupili, tylko jeszcze u mnie w pokoju stoi, ale wiecie, oficjalnie dostanę w Mikołajki. No, a to jest generalnie mój prezent dla siebie na gwiazdkę, także to ja sobie to sprezentowałam. Tutaj w Pull & Bear, słuchajcie, bardzo kolorowe ciuchy kupiłam. Patrzcie, jak kolorowa. Widzicie? Aż razi w oczy, no nie? Tu właściwie nie kupiłam nic takiego ciekawego. Kupiłam po prostu czarne spodnie. Czarne, zwykłe rurki, bo po prostu... Bo mi się po prostu ciągle przecierają spodnie, rozciągają, także spodnie nigdy za dużo, zwłaszcza czarnych. A propos, jakie mam na sobie właśnie. I również bardzo kolorowa, czyli czarna koszulka. I ostatnia rzecz jest z H&M-u. I tutaj kupiłam coś bardziej kolorowego już, w kolorze bordowym. I jest to tak bluzko, sweterek. Moja mama to nazywa szmatką oczywiście, ale bardzo fajnie to wygląda, bardzo mi się podoba, jest takie pod szyję. Materiał jest dość cienki, ale w ogóle też cenowo spoko, bo 40 zł.
Tak jak mówiłam, dużo nie kupiłam, ale w sumie, nie wiem, nie czułam potrzeby kupienia więcej i przede wszystkim nie miałam czego kupować, bo ja też dużo zamawiam na internecie, także wydaje mi się, że nie ma sensu po prostu kupować na siłę, żeby tylko kupić na tych promocjach, ale chętnie poczytam w komentarzach, co wyście dorwali tej promocji. Potem jadę na łyżwy ze znajomymi, także zobaczymy, czy się zabije, czy nie. Tym razem na łyżwy dojedziemy i może coś tam wam nagram. Potem było w planie iść na Plac Wolności, bo właśnie zrobili tam taki jarmark, karuzele, coś takiego, jest prześlicznie tam, ale niestety dzisiaj pogoda nie dopisuje, wczoraj było bardzo ładnie, dzisiaj cały dzień pada, także raczej z naszego jarmarku nici, może po prostu na chwileczkę podjedziemy, że nie będzie aż tak mocno padać, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda. Muszę jeszcze metkę odciąć, ale patrzcie, jak jestem kolorowo ubrana. No to chyba już żadna nowość u mnie. Aha, i pod ostatnim vlogiem w ogóle było mnóstwo pytań, skąd są moje jednorożce. Więc słuchajcie, ja zawsze takie buty zamawiam na przykład na eBayu. Boże, mam brudne lustro. To nie ja jestem brudna, lustro jest brudne, żeby było jasne. Ja zawsze, słuchajcie, zamawiam na eBayu, na tym AliExpress. Tam po prostu w fajnych cenach możemy dostać takie buciki, takie kapcie. Także myślę, że najlepiej jest tam szukać. Zawsze mi w sumie paczki przychodziły. Nigdy nie zdarzyło mi się, że paczka mi jakaś zginęła. Ja biorę moje łyżwy, bo za jakieś 10 minut będzie Wiktor po mnie. W ogóle muszę sobie nowe ochraniacze kupić na ostrza, bo te były kupowane na szybko w zeszłym roku. Pod koniec sezonu jak już żadnych nie było, żebym mogła je po prostu jakoś położyć na półkę. No ale chcę jakieś białe. Co za pozór. No. Muszę was. O. Polecasz? Dobre? Najlepsza. Ja też ją poleciła mi. Witam wszystkich. Wróciliśmy w końcu do domu i byliśmy na Placu Wolności, tak jak mogliście zobaczyć, Jezus, zgubiłam ostrość. Halo, ostrość. Jest. I jest przepięknie ozdobiony. Także jeżeli jesteście z Poznania, bo będziecie w Poznaniu w okresie świątecznym, koniecznie musicie iść na Plac Wolności, bo naprawdę wszystko wygląda prześlicznie. Są oscypki, jest kołacz, który ja kupiłam. Są owoce w czekoladzie, które też kocham. Także polecam. Polecasz? Mhm. No, jestem zainteresowany grom. No, także fajnie, prawda? Dobra, idziemy oglądać prawdopodobnie Riverdale i kończymy na pizzę, chciałam powiedzieć. I czekamy na pizzę. Się uspokoił nagle. Może drzwi zamkniesz? Mamy pizzę, słuchajcie. I oglądamy Riverdale. Odzywam się do was, żeby wam powiedzieć dobranoc, bo jestem już umyta w piżamce i lecę spać. Się śpię w bluzie, bo coś zimno się w tym moim pokoju, słuchajcie, zrobiło. Wiktor przed chwilą poszedł. No. Więc w takim razie jeszcze wam dobrej nocy, miłego dnia, bo nie wiem, której godziny to oglądacie. I generalnie chciałam dzisiaj bądź jutro rano zmontować vloga, w sensie nie vloga, filmik Andrzejkowy i wrzucić właśnie w niedzielę na kanał. Ale stwierdziłam, że wrzucę najpierw tego vloga, którego właśnie oglądacie. A filmik Andrzej... O, Wiktor. A filmik Andrzejkowy
wrzucę po prostu dzień przed Andrzejkami albo w Andrzejki. Zobaczymy. Także... O, moja piżamka wystaje. Koszulka. Dziwiajcie moją piękną bluzę. Justina. Jezus, ja uwielbiam tą bluzę, serio. Także dobranoc.